cześć, witajcie z tej strony, z Maslo. Dawno nie było ThinkPadów i dawno nie było retro. Dlatego dzisiaj dwie pieczenie na jednym ogniu. Tematem dzisiejszego filmu będzie ThinkPad 600e. Jest to model, który debiutował pomiędzy rokiem 1998 a rokiem 2000. Mój model wyposażony jest w Pentium 2, kartę graficzną Neo Magic i uwaga, aż zatrważające 228 MB RAM-u, które przypuszczam, że zostały zupgrade'owane. Swoją drogą ten laptop i kilka innych zostały mi przekazane przez Piotra. Piotr, jeżeli oglądasz ten materiał, naprawdę wielkie dzięki. A ci z Was, którzy są ciekawi, co jeszcze ciekawego Piotr mi przysłał, a gwarantuję, że są to naprawdę retro perełki, to musicie niestety troszeczkę jeszcze uzbierać się w cierpliwość i zaczekać na odcinek z paczek od widzów. Nie ukrywam, że ten materiał o tym ThinkPadzie miał pojawić się już jakiś czas temu, jednakże byłem troszeczkę zabiegany i nie do końca wiedziałem, w którą stronę chciałbym pójść z tym dzisiejszym filmem. Największym problemem na początku okazał się dysk twardy, ponieważ miałem tutaj zamontowany dysk 200 giga, który okazał się na tyle duży, że ThinkPad nie radził sobie z jego rozpoznaniem, tak więc pokombinowałem troszeczkę z dyskami, no i skończyłem na dysku 40 giga. Myślałem na początku, żeby zainstalować Windowsa NT 4.0, no głównie dlatego, że nigdy nie miałem przyjemności się nim pobawić, a naklejka na laptopie sugeruje, że laptop jest wspierany. I fakt faktem udało mi się Windowsa NT zainstalować, jednakże myślę, że Windows NT to jest na tyle ciekawy temat, że może fajnie by było zrobić o nim w ogóle osobny materiał, a nie traktować go tak po macoszemu przy okazji jakiegoś ThinkPada. Także wiecie, ktoś coś zainteresowany, to będę robił. Finalnie skończyło się na Windowsie 98, którego instalacja również była troszeczkę wyzwaniem, ponieważ jak się okazało, w ThinkPadzie nie działa tutaj kilka klawiszy, konkretnie rząd dwóch klawiszy po skosie, co możecie widzieć teraz tutaj na przebitce. I problem okazał się o tyle śmieszny, że w momencie, gdy chciałem sobie sformatować partycję pod DOS-em dla Windowsa 98, no okazało się, że niestety litery, które nie działają, potrzebne są do wpisania w format. No to co, myślałem, no spoko, okej, ogarniemy, podłączę sobie zewnętrzną klawiaturę, wklepię to wszystko i będzie działać. No otóż okazuje się, że złącze PS2, które jest w tym laptopie, obsługuje tylko myszkę, więc... No więc było to troszeczkę zabawne. Koniec końców oczywiście udało mi się problem rozwiązać. Było to może rozwiązanie nieeleganckie, ale po prostu wymontowałem dysk twardy, podłączyłem go do współczesnego peceta, tam sformatowałem partycję, no i zasadniczo byłem ready to go. Co ciekawe, miałem kolejny problem związany z niedziałającymi klawiszami, ponieważ okazało się, że no, muszę w jakiś sposób prowadzić klucz do Windowsa 98, Na całe szczęście okazało się, że w Windowsie 98, ku mojemu zaskoczeniu, ktoś przewidział taką ewentualność i wbudował klawiaturę ekranową, także uratowali mi, że tak powiem, tyłek, no i klucz mogłem sobie wprowadzić. No i nie będę ukrywał, że zawsze kiedy wracam do Windowsa 98, instaluję stare programy czy gry, no łapie mnie tak troszeczkę nostalgia, myślę, że to tak czyni się troszeczkę każdego, kto kiedyś miał styczność ze starszymi sprzętami, no jakoś tak się fajnie wspomina te, tak powiem, starsze czasy, dlatego lubię również wracać do retro. Windows 98 na tym laptopie działa bez najmniejszego problemu, oczywiście mamy tutaj wersję drugą z obsługą USB, możemy bez problemu sobie użyć pendrive'a, także jest to laptop naprawdę całkiem użyteczny. Bardzo zaskoczyły mnie głośniki w tym laptopie, które są naprawdę dość głośne. Paradoksalnie ten laptop gra lepiej niż niektóre współczesne laptopy, no jednakże no, te głośniki tutaj są po prostu duże i są u góry, no fizyki się nie oszuka.
Jeżeli chodzi o starsze gierki, laptop radzi sobie z nimi naprawdę bardzo dobrze. Ja byłem pod sporym wrażeniem, zwłaszcza dobre wrażenie wywarł na mnie Dungeon Keeper, który miałem wrażenie, że wyglądał nieco lepiej niż na współczesnym komputerze. Wydawało mi się, że rozdzielczość tutaj była nieco wyższa, więc jest to jak najbardziej plus. Oczywiście jak dla mnie nie mogło zabraknąć pozycji obowiązkowej, czyli Need for Speed 3 Hot Pursuit. Need for Speed Hot Pursuit po ustawieniu wszystkiego na maksa i rozdzielczości 1024x768 oczywiście działał bardzo słabo, no wiadomo, no to jest Pentium 2, jakaś zintegrowana karta graficzna, więc nie ma co liczyć na jakiś szał. Aczkolwiek gdy zrzuciliśmy rozdzielczość do 640x480, gra nawet na wysokich detalach była bardzo grywalna, no i spędziłem przy niej chwilę czasu. Kolejną dla mnie bardzo sentymentalną pozycją jest Lomax, który jest naprawdę świetną platformówką i z muzyką, którą jak słyszę, to aż przechodzą mi ciarki. Lomax akurat nie jest zbyt wymagającą grą i działa tutaj naprawdę świetnie, bez najmniejszego problemu. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził pierwszego Quake'a. Pierwszy Quake działa bardzo dobrze. Co ciekawe, przy rozdzielczości 320x240 czasami były takie jakby dziwne, gwałtowne przyspieszenia i spowolnienia gry. Nie jestem do końca pewny, z czego to wynikało. Aczkolwiek Quake był bez problemu grywalny na rozdzielczości 640x480, a nawet, co mnie zaskoczyło, na rozdzielczości 800x600 był bardzo płynny. I powiem wam, ten laptop byłby dla mnie idealny pod niektórymi względami, ale brakuje mi w nim jednej rzeczy. Ten lapek byłby idealny, gdyby miał jeszcze wbudowanego flopa. No niestety, nie ma tutaj stacji dyskietek i dlaczego mówię, że byłby wtedy idealny? No byłby wtedy idealny z tego względu, że jest to laptop, który współpracuje z Windowsem 98, posiada złącze USB, więc jesteśmy w bardzo prosty sposób przerzucić sobie na niego dodatkowe pliki. Mógłby posłużyć jako fajna maszynka do nagrywania dyskietek pod jeszcze starsze komputery. No wiadomo, są flopy na USB do współczesnych kompów, no ale jakoś tak, no nie wiem, no tak klimatycznie jest móc odpalić jednak flopa czasami na starszym komputerze. Oczywiście tutaj do dyspozycji mamy takie własnościowe złącze IBM, do którego możemy sobie bezpośrednio podłączyć flopa, no jednakże nie mam takiej stacji dyskietek. Swoją drogą bym musiał chyba kiedyś kupić, bo to w sumie nie jest pierwszy ThinkPad, który ma to złącze. Kurde, żeby była sprawna ta stacja. Swoją drogą strasznie korci mnie, żeby kupić kiedyś jakąś kartę sieciową na złącze PCMCI, żeby spróbować podłączyć taki stary komputer do internetu, bo co was może zaskoczyć, jest taki jeden bardzo dziki trik, z którego można skorzystać tak, aby na tak starych laptopach przeglądać współczesny internet. Ciekawostka, myślę, że kiedyś sobie obczajmy taki temat. No i co? ThinkPad 600e to naprawdę spoko maszynka pod Windowsa 98, czy pewnie nawet pod 2000 by się całkiem nieźle spisał. No, ja bardzo cieszę się, że mogę mieć kolejnego starego ThinkPada w swojej kolekcji. Oczywiście szkoda, że nie posiada on w pełni sprawnej klawiatury, ale tak jak mówię, sam fakt, że posiadam taki laptop teraz w swojej kolekcji, jest dla mnie naprawdę bardzo miły i radosny. Moi drodzy, troszeczkę nostalgii, jak zawsze wjechało. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście na przykład, żebym omówił system Windows NT 4.0 troszeczkę bardziej. Nigdy nie miałem przyjemności używać tego systemu, tak oczywiście dłużej, pomimo tego, że na chwilę go tutaj zainstalowałem. I jestem bardzo ciekawy tego, co potrafi, a także jak macie inne jakieś fajne sugestie co do retrofilmów, wiecie, jakiś kernel X na Windowsa 9.8 czy coś. No, także jak coś, to wiecie, gdzie pisać. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajus.